Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. I dzisiaj ku mojej nieskrywanej uciesze wróciłam do jednej z Waszych ulubionych serii, czyli do malarstwa. Wybieram artystę lub nurt malarski i przekładam jakieś słynne dzieło sztuki na język makijażu lub po prostu na face painting. W tym przypadku można powiedzieć, że jest dwa w jednym. Think about your faces. Think about the voices. Obraz, któremu dzisiaj postanowiłam oddać hołd, to jedno z najbardziej znanych arcydzieł ekspresjonizmu, czyli Krzyk Edwarda Munka. Jest to absolutny klasyk, zresztą trudno się dziwić, ponieważ jak patrzy się na ten obraz, to faktycznie bardzo mocno zapada w pamięć. Ekspresjonizm dzięki zabiegom formalnym, takich jak zdeformowane postaci, mocne zarysowanie konturów, miał na celu pomóc artyście wyrazić swoje uczucia, swoje emocje. Przeciwstawiał się naturalizmowi, czyli takiemu wiernemu oddawaniu rzeczywistości. Tutaj to podobieństwo nie było istotne. Tutaj istotne było to, co widz czuje, a artysta przekazuje swoim dziełem. I uważam, że zdecydowanie ten obraz jest doskonałym przedstawicielem swojego gatunku. Na dekolcie prezentuje się obraz, który w miarę swoich możliwości starałam się jak najwierniej odtworzyć. Na twarzy oczywiście wykonałam makijaż, który starałam się, aby korespondował z tym, co dzieje się na dekolcie i jest oczywiście tym inspirowany. To by było na tyle tytułem wstępu. Teraz zobaczcie oczywiście, jak to wszystko powstało. Zerknijcie oczywiście też na playlistę z filmami z tej serii. Znajdziecie tam m.in. Van Gogha, Witkacego czy Picasso. I to by było na tyle gadania. Przejdźmy do malowania. No cóż, kochani, to jest zawsze dosyć trudna sprawa. Pamiętając o tym, że nie jestem Edwardem Munkiem, nie jestem nawet prawdziwą malarką, spróbować odwzorować to, co wymyślił ten doskonały artysta. No cóż, ale podjęłam się zadania, więc się nie poddaję. I zaczynam od naszkicowania konturówką takiego szkieletu, który będę wypełniać farbami. Ci z Was, którzy są tu nie pierwszy raz, już na pewno wielokrotnie widzieli taki proces. Więc możecie sobie wyobrazić, co będzie dalej, że najpierw jest szkic, potem wypełniam płaszczyzny kolorystyczne, a potem wszystko jeszcze dopieszczam takimi drobniejszymi elementami. I tak też będzie w tym przypadku, więc wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym zanudzała Was mówieniem w kółko tego samego. Myślę również, że obraz broni się tutaj sam. Ja natomiast jestem ciekawa, czy Wy mieliście doświadczenia z, powiedzmy, kopiowaniem innych artystów? Mówię oczywiście o kopiowaniu w celu nauki, w celu ćwiczenia, kopiowaniu wielkich artystów, a nie, broń Boże, w kopiowaniu, żeby kogoś oszukać. Ja, kiedy uczyłam się malarstwa na studiach, nigdy, przyznam, nie miałam odwagi tego zrobić, wziąć się za dzieło jakiegoś wielkiego artysty i spróbować je skopiować, ale teraz po latach myślę, że jest to naprawdę niezłe doświadczenie. Wiem, że moi koledzy, koleżanki robili takie ćwiczenia i wychodziło to całkiem fajnie. Ja jakoś nigdy się nie odważyłam, dopiero kiedy zajęłam się makijażem, paradoksalnie pomyślałam również, że może to być ciekawe doświadczenie, przełożyć ten właśnie język malarstwa na język makijażu i tu nagle okazało się, że zajmuję się też kopiowaniem innych cudzych prac. A więc ja jestem bardzo ciekawa, czy macie takie doświadczenia. Jeśli tak, to jak to wyszło i może jakiego artystę kopiowaliście? Jeżeli znajdzie się wśród Was ktoś, kto coś takiego robił, to niech napisze w komentarzu, a może nawet wyśle mi efekty swoich poczynań. Jeśli chodzi o moje wskazówki co do takiego właśnie malowania, to na pewno bardzo dobrze jest sobie zawczasu przygotować kolory, obmyślić całość właśnie pod kątem kolorystycznym, ponieważ jest to jednak inne malowanie niż malowanie wszystkiego zupełnie z głowy, bo w takim przypadku można sobie pozwolić na pewną dowolność, można na bieżąco dopasowywać te kolory do siebie i ja tak robię zawsze, natomiast w przypadku, kiedy jednak kopiuję coś już istniejącego, to dopasowanie kolorystyczne jest bardzo ważne i dobrze to zrobić zawczasu.
tym przypadku, w przypadku tego obrazu, chyba największym wyzwaniem dla mnie były proste linie, właściwie dopasowanie tej formy obrazu, tego obramowania do mojego kształtu. Więc w sumie, jeśli miałabym powiedzieć, co było najtrudniejsze, to właśnie to, bo całość dosyć fajnie mi płynęła i czułam ten obraz. I oczywiście znacie mnie dobrze i wiecie, że na dekolcie i na namalowaniu czegoś na dekolcie nie może się skończyć, więc postanowiłam jak zwykle przenieść fragment obrazu, jakiś motyw na twarz. Oczywiście nie przeniosłam fragmentu, który pojawia się na obrazie tak 1:1 w okolice mojego oka. Po prostu stworzyłam taki abstrakcyjny kształt w oparciu o to, co dzieje się na obrazie i o kolorystykę występującą na obrazie. A uprzednio oczywiście przygotowałam twarz, nałożyłam podkład, wykonturowałam. No i to właściwie wszystko. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to całość namalowałam oczywiście farbami wodnymi. To jakich farb używam, szerzej opisuję w filmiku, który podlinkuję Wam oczywiście w opisie. Na sam koniec oczywiście motywy kolorystyczne przenoszę jeszcze na usta i to będzie już wszystko. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mój zakatarzony głos nie zepsuł Wam odbioru. No i że widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Przybywajcie tłumnie. Do zobaczenia. Buźka.